Nazywam się Bartłomiej Radziejewski i prowadzę kwartalnik Rzeczy Wspólne Fundacji Republikańskiej. I króciutko, żeby nie wydłużać Państwa na pewno bardzo niecierpliwego oczekiwania na film, powiem o czym są najnowsze Rzeczy Wspólne i co nami powodowało, żeby ten numer w takiej, a nie innej postaci zrobić. Hasłem numeru jest Przyśpiesz albo gin. Nawiązujące potroszę do warszawianki, a potroszę do znanego hasła Wyróżnij się albo gin, znanego zwłaszcza w pewnych kręgach. Jest to poniekąd właśnie hasło skierowane do tychże kręgów. Do kręgów do niedawna określanych jako młodzi wykształceni z wielkich miast, jako Japiszony czy Lemingi. Hasło mające ich zmobilizować i zachęcić do tego, żeby przyspieszyli. Dlaczego przyspieszyli? Konstatacja, którą formułujemy w tym numerze, jest kolejnym krokiem w stosunku do numeru poprzedniego. Jeżeli czytaliście Państwo, a mam nadzieję, że tak, jeśli nie, to zachęcam. W poprzednim numerze pisaliśmy o demolce państwa i pokazywaliśmy, jak następuje szybkie i szkodliwe psucie państwa w ostatnich latach. Ten numer jest kolejnym krokiem i jest próbą zarówno szerszego zarysowania tego kryzysu, przed którym stoimy, jak i próbą sformułowania elementów przynajmniej programu naprawczego. Diagnoza jest taka, że pod wieloma względami Polska dochodzi do punktu, który można określić jako krytyczny, a już starożytni Grecy wiedzieli, że kryzys to nie tylko trudna sytuacja, ale też szansa na przesilenie. W związku z tym kryzys może być szansą na pozytywną, gruntowną zmianę, a żeby taka zmiana zaszła, trzeba się do niej odpowiednio przygotować i w wymiarze intelektualnym ten numer jest taką próbą. W tym bloku okładkowym podejmujemy najróżniejsze tematy. Otwiera go esej profesora Andrzeja Baśki o sarmatyzmie, co może nietypowe, ale jednak kwestie tożsamościowe i kwestie nawiązań do pierwszej Rzeczpospolitej, starań, żeby reanimować tradycję republikańską, stawiamy na pierwszym miejscu. Podejmujemy też bardzo konkretne próby opisania wyzwań demograficznych piórem Michałów, Czarnika i Kota. Grzegorz Pytel pisze o bezpieczeństwie energetycznym, w tym o głośnym temacie gazu łupkowego. Michał Bajm o transporcie, Adam Radzimski o tym, jak ożywić polskie miasta i tych tekstów jest naprawdę sporo. Gorąco zachęcam do lektury i do dyskusji, bo są to propozycje, które oczywiście nie muszą być jedynymi możliwymi, ale które mam nadzieję są dobrym punktem wyjścia do tego, żeby dyskutować o przyszłości Polski i o tym, jak zaradzić nie tylko kryzysowi finansowemu, który nas czeka w najbliższej przyszłości, ale dużo szerszemu kryzysowi i politycznemu, i społecznemu, i demograficznemu, i dotykającemu wielu innych obszarów. Ale zadajmy też pytanie, które również znalazło odzwierciedlenie na okładce w postaci owego z dużych liter pisanego globalnego układu finansowego. Zadajemy pytanie o to, czy istnieje coś takiego jak oligarchia finansowa w różnych krajach i współdziałająca ze sobą. Tu polecam Państwu esej profesora Krzysztofa Rybińskiego o tym, jak taka oligarchia, której istnienia on jest pewien, niszczy demokrację amerykańską, z konstatacją, że Ameryka jest tutaj znowu niestety tym razem wzorem także dla reszty świata zachodniego. Inne pytanie, które stawiamy, to pytanie o kryzys Unii Europejskiej w szerokim wymiarze, nie tylko gospodarczym, ale też politycznym. Obrazują to eseje profesora Szczyrskiego, znowuż po gruntownej analizie różnych teorii integracji konstatacja jest tożsamościowa. Mówi o potrzebie powrotu do źródeł tożsamości Europy, do tych źródeł, z których czerpali ojcowie założyciele wspólnot europejskich. No i zupełnie jakby z innej beczki, ale tradycyjnie w ramach działu IDE
podejmujemy tym razem temat polityczności wczesnego chrześcijaństwa. Polityczności bardzo istotnej, bo chrześcijaństwo dokonało zasadniczej rewolucji w stosunku do starożytnej Grecji i Rzymu, które konserwatyści często postrzegają jako coś, dlaczego chrześcijaństwo było tylko wehikułem. Tutaj profesor Stawrowski i Agnieszka Nogal pokazują, że to nie był wehikuł, to była intelektualna rewolucja, która zupełnie inaczej ustawiła problem relacji polityki i metafizyki. I to jest dzisiaj nasz punkt wyjścia, a nie tradycja grecko-rzymska. Owszem, ale zapośredniczona przez chrześcijaństwo i przez jego definicję polityczności. No i oprócz tego tradycyjnie felietony, tym razem Krzysztof Fuzet, Wiktor Świetlik, sporo o książkach, m.in. Andrzej Maśnica, tym razem o czasie niedokonanym Bronisława Wittgensteina, także gorąco Państwa do lektury tego numeru zachęcam. Poprzedni przejęliście znakomicie, mam nadzieję, że tym razem będziecie równie łaskawi. Dziękuję bardzo. W Polsce nie powstają filmy polityczne, kręcone na serio i które nie byłyby jakąś formą przytyku, jakąś formą polemiki, ale nie powstają filmy, które byłyby formą manifestu czy formą promowania swoich idei, traktując je zupełnie serio. Naszą ambicją przy przygotowaniu tego filmu było zrobić trzy rzeczy w jednym filmie i to było bardzo trudne. Szczególnie, że postanowiliśmy zrobić je w 2 miesiące, tak żeby ten film, mimo że on nie odgrywa żadnej istotnej roli w kampanii wyborczej, to zależało nam na tym, żeby pokazać ten film przed wyborami, ponieważ wybory też tworzą pewien kontekst dla tego filmu. Naszą ambicją były trzy rzeczy. Po pierwsze, zaprezentować Fundację Republikańską i zaprezentować ludzi ją współtworzących. I tych ludzi w filmie Państwo zobaczą. Ogromna większość osób, która w filmie się będzie wypowiadać, są to eksperci albo członkowie zespołu Fundacji Republikańskiej. Drugim celem filmu było przedstawić to, co my myślimy o Polsce i o tym, co się w Polsce w tej chwili dzieje. Czy o tym, co się w Polsce w ogóle dzieje, bo film nie ma ambicji recenzować rządów Platformy Obywatelskiej. Film ma ambicję ocenić to, co się w tej chwili dzieje z Polską, jako z państwem, jako z narodem. I trzecim naszym celem było to, żeby nie ograniczyć się wyłącznie do narzekania, ale żeby pokazać pewne pozytywne rozwiązania, które staramy się wypracowywać. Te trzy rzeczy chcieliśmy zmieścić w jednym filmie i chcieliśmy nakręcić coś takiego, co będzie mogło być punktem wyjścia do dyskusji. Chcielibyśmy, to powiem przed projekcją, z tym filmem trochę po Polsce pojeździć, zorganizować wokół niego dyskusję na uniwersytetach. Ten film mieści w sobie wiele wątków i tak naprawdę każdy z tych wątków jest do rozwinięcia w osobnym filmie. Być może takie filmy powstaną. Chciałbym w to wierzyć. Natomiast w tej chwili zapraszam już Państwa na projekcję, a po projekcji jeszcze być może przedstawimy osoby, które tutaj są z nami, które uczestniczyły w przygotowaniu tego filmu. Zapraszam. Trzecia Rzeczpospolita jest republiką tylko i wyłącznie z nazwy. Prawdziwa republika koncentruje się na dobru wspólnym. Tak zresztą głosi pierwszy artykuł polskiej konstytucji. Bartłomiej Radziejewski, politolog, redaktor naczelny kwartalnika Rzeczy Wspólne. Przygotowuje doktorat o tradycjach politycznych i intelektualnych pierwszej Rzeczpospolitej. Tymczasem państwo polskie jest państwem zawłaszczonym. Captured state, jak mówią Anglosasi, przez współczesne królewięta. Grupy prywatnego interesu. Można by wymieniać długo. Takie jak służby specjalne, takie jak biurokracja, które działają w swoim grupowym, a nie publicznym interesie. Nie jest republiką Trzecia Rzeczpospolita z tego powodu także, że nie jest w ogóle państwem rządnym. Jest państwem nierządnym. Nierządem wciąż Polska stoi. Jest państwem niesterownym, ponieważ brakuje w Polsce narzędzi do skutecznego rządzenia. Po PRL-u, kiedy centrum decyzyjne w postaci PZPR-u i Komunistycznej Partii Rosji zniknęło, nie stworzono żadnego lokalnego substytutu decyzyjnego. Stąd zasadniczy problem z podejmowaniem po prostu strategicznych decyzji. Nie ma w Polsce myślenia strategicznego, nie ma w Polsce narzędzi do realizacji, nawet gdy przebłyski takiego myślenia się pojawiają. A więc z tych głównych powodów, dwóch głównych powodów, Polska republiką nie jest.
to nie jest kraj dla młodych ludzi, ponieważ po pierwsze coraz więcej musimy pracować. Przemysław Wippler, prawnik, założyciel i prezes Fundacji Republikańskiej, pracował w działach doradztwa podatkowego Deloitte i Ernst & Young. Kierował Departamentem do spraw dywersyfikacji dostaw energii w Ministerstwie Gospodarki. Ponieważ jest coraz większa liczba osób, które musimy utrzymać i wynika to z procesów demograficznych, starzejemy się. Wynika to z tego, że rośnie sektor publiczny, zatrudnienie w administracji publicznej. I po trzecie, coraz więcej tych Polaków, którzy pracują, woli to robić za granicą, bo tam mogą zrobić to godniej. Co to oznacza? Jest to taka spirala, można powiedzieć, przemocy, spirala nieszczęścia, ponieważ to nakręca ten proces. Wyższe podatki, mniej pieniędzy w rękach, mniejsza zdolność kredytowa, mniejsza zdolność do kupna własnego mieszkania, większa chęć do tego, żeby zamiast robić doktorat na prawie, wyjechać jeździć na taksówce w Walii. Mamy pracę? Jaka to praca? Przy komputerach. Przy komputerach. Zgodnie z zawodem? Nie, nie zgodnie. No, wzięłem muzyki. A w Polsce miał pan pracę? Miałem. Za 800 zł. A tam ile pan zarabia? 2000 euro miesięcznie. Polska stała się dawcą organów do starych państw europejskich. To, co mieliśmy najlepszego, to, co mamy najlepszego, ostatni wyż demograficzny w historii Europy straciliśmy. Setki tysięcy, niektórzy mówią nawet 2 miliony Polaków, wyjechały za chlebem za granicą, ponieważ nie znalazły swojego miejsca w ojczyźnie. Dużo znajomych wyjechało? Większość. Praktycznie wszyscy znajomi. Całe osiedle prawie wyjechało. Powiedzmy 7 na 10 znajomych, o tak. No. Moja babcia mówiła, że każde dziecko przychodzi na świat z bochenkiem chleba w ręku. Niestety, każdy młody Polak, każde dziecko rodzące się w Polsce przychodzi na świat z 25-28 tysiącami długu publicznego do spłacenia, a gdy zacznie pracować, ten dług razem z odsetkami to będzie około 50 tysięcy złotych. To jest tak, jakbyśmy nie mając nic, wchodząc w życie zawodowe, mieli na wstępie 50 tysięcy długu do spłacenia, a hipoteką jest wszystko, co posiadamy, ponieważ długi państwa są zabezpieczone tak naprawdę na wszystkim, co potrzebują, na wszystkim, co mają Polacy. Strasznie miło tutaj z Państwem być, bardzo się cieszę, że ten film powstał. Jest to kolejny film, w którym próbujemy opisywać rzeczywistość i ważne wydarzenia, które są wokół nas. Mam wrażenie, że to powinna robić dużo potężniejsza instytucja, która jest do tego powołana i na którą płacimy pieniądze. Natomiast tam funkcjonuje ordynarna polityczna cenzura, więc musimy poczekać i poprzez takie spotkanie jak to i poprzez próbę realizacji takich filmów jak ten, dzięki dużej ofiarności osób, które to robią, jakąś dyskusję nawiążemy i damy sobie radę bez telewizji publicznej. Dziękuję bardzo. No i teraz przedstawię bohaterów. W pierwszej kolejności chyba najwięcej było widać Przemka Wipplera, prezesa fundacji, którego o zabranie głosu poproszę później, jak skończę wszystkich innych przedstawiać, ale może Przemek się pokaże chociaż, bo już nie znowu. Następnie Bartek Radziejewski już dzisiaj przemawiał, więc go dzisiaj wywoływał nie będę. Czy jest z nami Bartek Kachniarz, który również się sporo wypowiadał, redaktor Rzeczy Wspólnych i prawnik? Nie widzę, nie przyznaję się, więc chyba nie dotarł. Wiem, że jest z nami Stanisław Tyszka, szef Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej. Staszku, czy możesz się gdzieś tutaj pokazać, żeby później można było z tobą porozmawiać? Stoi chyba tam z tyłu. Macherem, tak. Michał Czarnik, wiem, że też jest z nami, bo się z nim witałem, nim się zaczęła projekcja. O, tutaj właśnie. Szef zespołu do spraw rodziny Fundacji Republikańskiej. Jest to jeden z niewielu zespołów w Polsce, czyli jedna z niewielu instytucji, która nie jest ciałem naukowym na jakimś uniwersytecie, która próbuje badać to, jak wygląda polityka rodzinna, jak wyglądają zmiany demograficzne. Wiem, że jest z nami też Bartosz Piechota, jeden z prawników, który się w filmie wypowiadał. O, tutaj, proszę. Nie wiem, czy jest z nami Michał Kocur. O, właśnie, tutaj, proszę.
Zapraszamy też Anię Borkowską-Pniołek, rzeczniczkę Marszu dla Życia, rzeczniczkę Narodowego Dnia Życia. Nie widzę. Wiem, że jest z nami przedsiębiorca, nasz filmowy przedsiębiorca Tomasz Janik. Czy Tomasz mógłby się pokazać? Produkuje tyle okienne w Suwałkach i w Chinach. Fajnie brzmi. No i jest oczywiście z nami Rafał Ziemkiewicz, który też się w tym filmie sporo wypowiadał i jest właściwie jedną z dwóch postaci spoza fundacji zaproszonych przez nas do filmu, więc chciałem go poprosić o kilka słów może. Nie wiem do prawdy, co ja mógł powiedzieć poza tym, że to jest duży zaszczyt dla mnie, że zostałem do tego zaproszony. Mam takie wrażenie, jak patrzę na dwuletnią działalność Fundacji Republikańskiej, a właściwie obserwowałem ją od samego początku. Wcześniej obserwowałem działania osób ją tworzących w innych środowiskach, w innych fundacjach, rozmaite próby wchodzenia w życie publiczne, co zresztą pokazywało, że również ten problem reglamentowanych zawodów i bronienia się przez establishmenty dotyczy nie tylko dróg kariery zawodowej, ale też próby zrobienia czegoś w działalności społecznej. Także z wielką sympatią to śledzę, z wielką radością i z takim wrażeniem, że spełniają się rzeczy, o których już gdzieś tam 20 lat temu się pisało, postulowało i marzyło. Także proszę, ten mój występ, troszkę mam wrażenie właśnie, że nie pasujący do reszty tu obecnych, traktować jako wyraz gorącego poparcia dla działań fundacji, no i będę się starał na miarę swojej możliwości tego poparcia udzielać dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja od siebie jeszcze dodam, że to nasze przygotowanie tego filmu też miało swoją dynamikę, bo decyzja o pomysł ze strony Przemka przygotowania filmu padł gdzieś, jeśli się nie mylę, na końcu, w drugiej części lipca. Właściwie przez sierpień trwały prace koncepcyjne i film został zrobiony od strony technicznej w jeden miesiąc, właściwie we wrześniu. A już na montażu dodawaliśmy niektóre rzeczy, dlatego że raport o zawodach regulowanych, który fundacja w wakacje w zasadzie zaprezentowała i skończyła. Pamiętam, że pracował nad nim obecny tutaj też Mariusz Paczkowski, który wyjechał na Dni Młodzieży do Hiszpanii, a i raport w tym czasie był już zapinany na ostatni guzik i publikowany, a w momencie, jak film był montowany, dopiero w prasie ukazywały się publikacje, które do filmu zostały wmontowane jako tak zwane przebitki, które Państwo widzieli, że rzeczywiście ten raport chwycił, że powstało ileś tekstów na ten temat, o czym nikt wcześniej sobie nie zdawał sprawy, że jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie, jeśli chodzi o właśnie takie przeregulowanie. No, To taka mała uwaga, żeby też pokazać, jak to było przygotowywane. A teraz poproszę już o głos Przemka Wiplera, pomysłodawcę tego filmu, który przyszedł i powiedział właśnie pewnego dnia w biurze, zróbmy film o tym, co robimy. Dużo świateł, ale mam nadzieję, że będę musiał się przyzwyczajać. Drodzy Państwo, to wielki zaszczyt i wielka radość móc tutaj dzisiaj do Was mówić z tak miłej okazji, jaką jest impreza z okazji naszych drugich urodzin jako Fundacji Republikańskiej. To dobry moment, żeby podziękować za cały bardzo, bardzo trudny ostatni rok, ale można powiedzieć bardzo dobry drugi rok. Podczas tego roku kilka danych statystycznych. Po pierwsze, jedna z niewielu liczb, które się nie zmieniła, to jest 6 fundatorów. Było 6, jest 6, chociaż można powiedzieć, biorąc pod uwagę, jak bardzo hojnych mamy darczyńców, to grono fundatorów być może trzeba będzie postulować o jego zwiększenie. A wszystko inne rosło. Rósł nakład rzeczy wspólnych i robiliśmy coś bardzo nietypowego dla pism z naszego segmentu. Otóż regularnie co kwartał wydawaliśmy pismo. To jest
wielki wysiłek, wielka praca całego zespołu ludzi, ale w tym momencie przede wszystkim chciałbym podziękować Bartkowi Radziejewskiemu. Wielkie brawa dla Bartka. Powiem więcej, ostatnie dwa numery nawet mnie się podobały i uważam, że naprawdę to jest właśnie, już zaczyna być takie pismo, jakie powinno być, zwłaszcza polecam szóstkę. Tak jak byłem zachwycony piątką, to szóstka naprawdę to jest to pod każdym względem. No i cóż, powiem to, bo to jest istotna liczba. Piąty numer sprzedał się w nakładzie 1000 egzemplarzy w Empiku. To był nasz rekord. Także i mamy nadzieję, że to jest dopiero początek, plus do tego no, ładnych kilkaset egzemplarzy w innych kanałach dystrybucji. Co wystąpienie pani profesor Jadwigi Staniszki, z którym mówi o młodych intelektualistach z Fundacji Republikańskiej i na temat młodych elit wydających pismo Rzeczy Wspólne, 50 zamówień na Allegro. Tak więc wielkie podziękowania dla nieobecnej niestety dzisiaj pani profesor Jadwigi Staniszki. Rok temu w połowie czerwca mieliśmy 56 metrów na Placu Konstytucji, w których pracowała w porywach jedna osoba, jak przyszła do pracy. Teraz mamy 160 metrów, 8 osób pełnoetatowo pracujących, z czego 3 osoby pracowały przez, jedna przez rok, a dwie przez rok, a jedna przez pół roku za darmo. Bardzo to, co my robimy, to już można powiedzieć, nie jesteśmy już firmą garażową, co zresztą tutaj widać, chociaż znowu w podziemiach się spotykamy, ale to zaczyna być zauważalne. Ten film, który zobaczyliśmy, ma być nie tylko manifestem naszych idei, bo mamy takie marzenie, żeby dotrzeć nie do 1000, do 2000 osób, które chcą czytać takie rzeczy jak Rzeczy Wspólne, ale chcemy dotrzeć do dziesiątków tysięcy, setek tysięcy osób, które Kwartalnika od dechy do dechy nie przeczytają, a taki film jak ten, który mieliście okazję jako pierwsi w Polsce zobaczyć, będą mieli okazję zobaczyć czy na YouTubie, czy w innych miejscach. Mamy więc 160 metrów, 8 pracowników, olbrzymią liczbę wolontariuszy. W tym momencie chciałbym wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo dzięki darmowej pracy dużej liczby osób działamy, idziemy do przodu. Pracujecie jako researcherzy, jako osoby, które organizują takie imprezy. Researcher, jak jest po polsku researcher? Badacz? Nie, to nie są, to są ludzie, którzy wykonują. Badacz to jest ktoś. Proszę? Nie ma. Benedykty! To w kancelarii u kolegów, to może to się nazywa niewolnik, u nas to nie będzie researcher. Tak więc. Brawa dla tych wszystkich dziesiątek osób, dzięki którym takie imprezy się odbywają, wychodzą rzeczy wspólne i rzeczy się dzieją. Bardzo proszę o brawa. Fundacja Republikańska to wreszcie ponad 3000 osób, które śledzą nasz profil na Facebooku. Ponad 2000 osób, które śledzą profil Rzeczy Wspólnych na Facebooku. To jest ponad 100 darczyńców, którzy mniej lub bardziej regularnie drobnymi kwotami, bądź mniej drobnymi kwotami, co mnie bardzo cieszy, wspierają naszą fundację. Dzięki nim są takie imprezy jak dzisiejsza i takie filmy produkujemy. Wielkie brawa. Rozwijamy się w tempie geometrycznym. Ja aż strach pomyśleć, gdzie my będziemy za rok, za dwa, za trzy lata. Ja mam wielką nadzieję, że ten przełom, który miał miejsce w ostatnich miesiącach, to, że produkujemy duże, porządne raporty merytoryczne, które są zauważane i można powiedzieć są tekstami okładkowymi w wysokonakładowych tygodnikach, że to będzie standard, do którego przywikniemy i że się pod tym względem troszeczkę popsujemy, że można powiedzieć, że to są miłe, złego początki, i że będziemy mieć frustrację, jeżeli w danym tygodniu nie będziemy mieli okładki w jakimś tygodniku, która cytuje nasz bardzo dobry raport. Dlatego chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować Staszkowi Tyszce. Jego transfer naszego drogiego doktora z Florencji, który śmieje się, że jest pierwszym prawicowym absolwentem tego Eurouniwersytetu.
Jego transfer do nas, do fundacji i objęcie przez niego kierownictwa Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej to był moment absolutnie przełomowy dla działania Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej, które dzięki pracy Staszka regularnie produkuje raporty, regularnie generuje wypowiedzi, analizy, ekspertyzy i można powiedzieć, to już w chwili obecnej jest Staszek jako można powiedzieć czołg i można powiedzieć ponad 40 Marines, bo pań nam można powiedzieć jak na lekarstwo nadal brakuje. Wielkie brawa dla Staszka. Działanie fundacji, każdej instytucji, to jest podejmowanie również decyzji trudnych, kontrowersyjnych. Jedną z takich decyzji była moja osobista decyzja o kandydowaniu do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Chciałbym w tym miejscu, przy tej okazji, wszystkie osoby, które są pełne obaw co do tego, jak będzie wyglądała fundacja, jeżeli uda mi się albo nie uda mi się zostać parlamentarzystą. Chciałbym serdecznie uspokoić, że na tej sali są ludzie, są osoby, dzięki których pracy fundacja nie zwolni, a będzie się rozwijała jeszcze szybciej, a ja sam mam nadzieję, że będę już za parę tygodni mógł korzystać z waszego wsparcia, waszej pomocy jako parlamentarzysta, co jednakowoż wymaga uzyskania akceptacji dla takiego pomysłu co najmniej 4000 warszawiaków i osób, można powiedzieć, które będą głosowały za granicami kraju. O co chcę was wszystkich bardzo serdecznie prosić. No i cóż, wzniosę okrzyk. Niech żyje Fundacja Republikańska, niech żyją republikanie, do boju musimy zmienić ten kraj. A ten film, mam nadzieję, że będzie tylko trailerem, bardzo długim trailerem długiego serialu, który nakręcimy. I ten serial będzie dokumentował nie tylko nasze pomysły, ale też te rzeczy, które uda nam się w Polsce zmienić. Wszystkiego dobrego dla Fundacji, wszystkiego dobrego dla zebranych tutaj Państwa. I zachęcamy do korzystania z cateringu, do rozmów, do zabawy. Bawmy się, mamy urodziny. Dziękuję bardzo. Wielkie popa. Wielkie dzięki dla Krzysia za ten film. Wielkie, wielkie dzięki. Bardzo dziękuję, Krzysiek. To były trudne 3 miesiące. Szanowni Państwo,